Cześć moi drodzy. Kolejny odcinek dzisiaj. Grubszy temat. Chyba takie grubsze będą tylko raczej publikowane, bo w większości skuterów chińskich 50 raczej to samo się psuje, więc już bardzo pomysłów nie ma. Wszystko chyba już mogłem pokazać, co pokazałem. Dobra, co mamy? Piaggio MP3 400. Jak widzicie, taka fajna maszynka to jest. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to zobaczą. Co go boli? Klient jechał na motocyklu, silnik zgasł, po czym go uruchomił znowu ze startera przy prędkości i zaczął stukać. Potem zgasł, nie chciał zapalić. Teraz odpala, ale zaraz wam pokażę, co się dzieje. Takie coś mamy. Takie coś mamy, tak na parza. Więc musimy poszukać przyczyny, co go boli, że tak napiernicza w tym silniku. Dobra, ja zbiorę się za zdemontowanie układu napędowego, bo tego zaczniemy. Postaram się po kolei wytłumaczyć, jak to dobrze zrobić. I zobaczymy, co jest przyczyną, że tak stuka w silniku. I drodzy, teraz wam pokażę, jak zdemontować pokrywę przekładnicy VT. Jest to poradnik dla, że tak powiem, początkujących, którzy jeszcze tego nie robili. Żeby zdjąć pokrywę, trzeba pierwszy tą obudowę plastikową odkręcić. Są tutaj cztery śruby, tutaj i tutaj dwie. Ja już je popuściłem sobie. To jest bardzo ważne, bo niektórzy tutaj odkręcają te dwie śruby i już myślą, że to jest wszystko ok i można to szarpać. Nic bardziej mylnego. To trzeba zdemontować. Już pokażę, jak to wygląda. Tak, zaraz zobaczymy. Lekko przykręcone. Klient opowiadał, że już to zdejmował, więc nie dokręcał tego mocno. Tu się jedna śruba objechała, więc musiał sobie tutaj zrobić na płasko. No ale to tak jest, jest zapieczone. Taka moja dobra rada. Jak robicie sobie serwis, zawsze lekko posmarujcie smarem ten gwint. Nie będzie w przyszłości problemów. Zdejmujemy obudowę. Dopiero mamy tutaj śruby ósemki, które trzymają obudowę, i cztery śruby na klucz 10, które trzymają całe łożysko, ułożyskowanie tego dzwonu. Tutaj mamy jeszcze, pokażę, mamy jeszcze jedną nakrętkę, która trzyma całe łożysko w ryzach, żeby nam się to nie rozpadło. Z racji tego, że to jest 400, są dosyć duże obciążenia. Dobra, ja to odkręcam, za chwilę wam pokażę, jak to w środku wygląda. Jak widać, zdjąłem już pokrywę przekładnik CVT, moi drodzy. Ważna rzecz teraz, o której powiem, bo dużo pytań na forum jest, na Facebooku. Jak poskładać to, jak mają być te podkładki. Bardzo ważna sprawa, są dwie podkładki tutaj na łożysku. Pierw idzie taka mniejsza podkładka, żeby zdystansować od bieżni wewnętrznej, a potem dopiero zabezpieczająca taka duża. Więc dwie podkładki, mała na dół, a duża do góry, nie odwrotnie. Drugą sprawą ważną jest to, że tutaj też mamy podkładkę, która musi być na dzwonie. Na razie tyle. Jak dojdę do reszty, będę rozbierał, będę tłumaczył dalej. Teraz sobie za chwilę skracę, co tutaj w tym silniku może tak stukać. Moi drodzy, po oględzinach i całej przekładni tutaj wszystko widzę, że jest w porządku, więc tutaj ten dźwięk nie może się stąd wydobywać. Zdemontowałem troszeczkę rozrusznik, żeby mi tutaj odwrotnie sprzęgło kierunkowe nie łapało. Doszedłem do tego, że jak zrobię sobie tłok w połowie cylindra sprężania, jeśli to nie jest w połowie, i ruszymy lekko wałem, mamy wyraźny luz. Świadczyć to może o tym, że mamy uszkodzoną stopę korbowodu na wale korbowym. Stopa korbowodu to jest dolne łożysko na wale korbowym. Zaraz wezmę jakiś wał i wam pokażę. Mamy tu jakiś wał? Nie mamy tu jakiegoś wału. To wam nie pokażę. Wał korbowy ma korbowód, jest górne łożysko, jest dolne łożysko tam przy wale korbowym i to na dole to jest łożysko stopy korbowodu. Nie widać mnie tak nieładnie, nie? Gadam do was i mnie nie widzicie. O. I łożysko stopy korbowodu, jeśli jest uszkodzone. O, coś nam ta kamera tu nie... O! Jeśli to łożysko na stopy korbowodu jest uszkodzone, może być taki właśnie, a nie inny dźwięk. Ja spróbuję teraz wypuścić olej z silnika. Być może jakieś kawałki, które
szpilki, które tam są, może się rozsypały, a rozsypały się na pewno, może jakieś resztki zostały tutaj w tym filtrze, w tym odstojniku, który tutaj mamy. Mamy dwa filtry oleju, mamy taki główny taki filtr wkręcany, a tutaj mamy jeszcze takie sitko na dole, gdzie sobie tak, jak w samochodzie mamy smog, który ma taką siatkę w misce, tak samo tutaj mamy taki filtr wyjmowany. Ja to zaraz spuszczę i sprawdzimy, co się będzie działo, czy tam znajdziemy jakieś po prostu opiłki, resztki. To nam bardzo zawsze dużo mówi, ja to mówię, to jest wróżenie z oleju, tak, wróżenie z fusów albo z wosku, nie? No, więc my wróżymy z oleju, zaraz zobaczymy, co nam to wywróży. Jak widzicie, moi drodzy, silnik wyjęty, rama pusta, trochę tego było. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. Gdzie to ten silnik jest? Tutaj ten silnik jest. O, tu jest, ale to pomaściłem złom, bo na dzisiejszy to jest złom, ale zrobimy z tego tak, że będzie śmigało. Dobra, potem będziemy rozbierali silniczek, dziś na dzisiaj już koniec, bo to pół dnia mi zajęło na spokojnie, także lecimy dalej z robotą. Szef drugiego planu walczy, także jest dobrze. Tak, moi drodzy, jak widzicie, potwora wyciągnąłem, mam go na stole, rozbrałem górę silnika, z głowicą jest wszystko w porządku, pokażę wam to, na szczęście nic się tutaj nie stało, głowica jest ok, zawory w całości, szczelność jeszcze będziemy sprawdzali, ale z tego co wiem, silnik odpalał i tak dziwię się, że odpalał, bo przesunięcie zapłonu na tym luzie, który się pojawił na wale korbowej, jest masakryczny. Jak widzicie, stworzeń w idealnym stanie, świeci się, leciutkie jakieś tutaj przebarwienia, ale to jest normalne podczas eksploatacji, więc tutaj jest ok. Tłok jeszcze ma tutaj rysy stoczenia, także wszystko tutaj w jak najlepszym porządku pracowało, zobaczcie, nawet nie jest przepalone, lekko tutaj tylko zagrzane, normalna sprawa. Cylinder lustro, jest baja, zobaczcie, oczywiście Nikasil. Tutaj wszystko jest w najlepszym porządku, wyczyścimy to potem do montażu. Ale pokażę wam, jak to wygląda, jak wygląda sprawa z tą korbą. No. To już nie jest tak wesoło, jak mi się wydawało. Spróbujemy jakieś takie może zbliżenie z tej strony. Żebyście mogli zaobserwować korbowód. O, zrobimy sobie zooma na korbę. Czuję się jak na praktykach. Tak. Co pan powie? Nie widać go, chciałem go. Dobra, okej. Okay. Byłem na szkoleniu, kiedyś powiem wam taką ciekawostkę. W pewnej firmie, nie będę reklamował. Były grupy ludzi, którzy z aparatami robili zdjęcia wału korbowego. To jest wał korbowy, proszę zobaczyć. A oni zdjęcia, pyk, 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 fajnie, pięknie, aparat cyfrowy. Na poziomie, nie? Zobaczcie ta korba, jak pracuje. Jak jest wybita. Oja. Wał do wymiany. Teraz trzeba jeszcze dojść, moi drodzy, do tego, co jest przyczyną, że ta korba padła. Ja już chyba wiem mniej więcej, bo to się dzieje nawet w YZF-kach, w tych silnikach, w X-Maxach też często. Także, ale to, do tego dojdziemy, jak już będę rozbierał silnik na pół i będę wyjmował wał. Wał zamontujemy używany w idealnym stanie, bo nowy, to powiem wam, kosztuje pół skutera, więc średnio się opłaca kupować nowy wał. Dobra, to ja biorę się za rozbieranie reszty, no i pokażę wam, gdzie była przyczyna, bo ja już mniej więcej wiem na 99% co to było. Dobra, biorę się za robotę, potem wam wszystko pokażę. Tak, moi drodzy, jak widać, wyciągnąłem ten nieszczęsny wał, albo szczęsny wał. Zobaczcie, jak jest wybita ta korba. Teraz to widać. Także wał do wymiany. Sakrama, powiem wam. Także... Potem zrobimy sobie ekspertyzę panewek jeszcze, bo widzę, że tutaj na wale jest panewka przytarta. Trzeba będzie ją wymienić, bo nie włożymy do tej samej, chociaż ona jest tylko wytarta w miejscu, gdzie jest ta bruzda. Dobra, jak zdemontujemy panewkę, będziemy widzieli. Dobra, to na razie tyle chciałem pokazać. W następnym wyjściu będzie już, jak będę składał silnik. Zobaczycie sobie wszystko. Zrobimy ekspertyzę tego wału korbowego. No i postaram się pokrótce wytłumaczyć, jak ten silnik poskładać.
na co zwrócić uwagę. Po prostu ja podejrzewam, że... Dobra, zresztą zajmiemy się przy, że tak powiem, omówieniu tej usterki. Może coś z tego nam wyjdzie. Okej, okay. To do następnego wejścia, moi drodzy. Zobaczcie teraz i zaobserwujcie, wylałem już ten olej zlany z silnika. Patrzcie, jakie tutaj opiłki zostały. Może tak, o. Totalna porażka, widzicie. Także jest tutaj lakier metalik. Tyle zostało z koronki łożyska. Z racji tego, że to jest koronka jest z mosiądzu. Nie przyciągnął nam tego magnes. Okej. Okay. Także dobrze, że są dobre filtry, bo poleciałoby jeszcze co innego. Tak, moi drodzy, sprawa wygląda w ten sposób. No teraz musimy przejść do rzeczy takiej, że musimy zdiagnozować, co było przyczyną, że po prostu nam zatarł się ten silnik. Zatarł się silnik, przepraszam, że padło to łożysko na tej korbie, którą tu widzimy. Także zaczniemy może od kontroli pompy. Odkręcę pokrywę pompy, to jest taka pokrywa. Jak to widać, tak? Okej. Sprawdzimy, jak to wygląda. Tu mamy kolejne dwie śruby, żeby wykręcić. Pompa jest stosunkowo mała. Widzicie po prostu. Magnesik by się przydał, mamy magnesik. Wyjmujemy śruby z pompy. Ok. Teraz trzeba ją wyjąć, kurde, to jest wyzwanie, kurwa. To siedzi obecny gwint. Zaraz to ogarniemy w jakiś sposób. Może poza planem. Co? Pompę wyjąłem. Coś tutaj ta pompa jakby hamowała trochę, chrupiała. Teraz to otworzymy. Ogólnie tutaj gniazdo, gdzie pompa jest zamontowana, jest czyste, nie ma żadnych opiłków. Ale jak widzicie, tutaj ten szlam był czarny. Musiało czegoś pociągnąć, albo ktoś długo oleju nie wymieniał. No to nie są de facto opiłki. No nie porobisz, nie porobisz, tak gazują. Co za wariaty, tak gazują, no. No, także ja rozbieram tą pompę na pół. Zobaczymy, co w niej siedzi, bo tutaj coś jakby się zacinała. Więc sprawdzimy, co to jest. Co jest nie tak. Okej, okay, pompę otwarłem, moi drodzy. Pompa na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Ale mamy, bo coś tu ściemniły trochę, dobra. Ale tutaj już widzimy jakieś opiłki różne takie pod palcem, więc ja to rozbiorę. Wyczyszczę, wrzucę do ultradźwięku. Zobaczymy po wyczyszczeniu, jak to wygląda. Seger ściągniemy, odbezpieczymy, to wszystko się wymyje dokładnie. Będziemy widzieli później, jak to wygląda, jeśli chodzi o jakieś uszkodzenia, bo to wszystko z oleju. Dobra, tutaj luzów na osi nie ma, więc pompa tutaj prawidłowo pracuje w tym momencie. Dobra, ja już biorę się za robotę. Tak, pompę już wyczyściłem. Ma tutaj takie niewielkie rysy ta pompa, ale jeszcze powiem szczerze, może być, nie jest, że tam są jakieś specjalne zadziory. Oczywiście pamiętajcie, przy złożeniu pompy też mamy tutaj cechy. Cechy to znaczy takie kropki zaznaczone, nie wiem, czy je widać na filmie, widać je. Żeby one się muszą po prostu pokrywać. O. Kropka i kropka. I po obróceniu znowu jak pompa się odwraca. Dobra, to potem wam zademonstruję, jak już złożę. Korpus pompy jest gładki, nie jest porysowany, więc jest wszystko ok. Czekajcie, muszę jakoś. O tak. Jest gładki, widzicie, nie ma w sumie żadnych rys. Pokrywa tak samo, jest w porządku, więc możemy przystępować do składania pompy. Bardzo prosta rzecz. Pompę wkładamy sobie tak. Może inaczej. Pierw to włożymy. A potem to. Tak. Także musimy to wszystko odwrócić. W ten sposób. Potem zakładamy oś. Napęd. Trzeba po prostu teraz założyć, żeby te cechy się pokrywały. Oczywiście ja zabezpieczenie założę. Teraz później założymy sobie resztę.
Założone jest zabezpieczenie, nic nam nie wypada. Wyciągamy ten krążek i zakładamy, że w ten sposób, żeby te cechy się tutaj pokrywały. O, tak. To coś mi tutaj to nie idzie, powiem szczerze. OK. Jak widzicie, cechy się pokrywają, jedna i druga. Tak to musi być złożone. Potem pokrywka całej pompy. Przykręcamy śrubami. Oczywiście przed zamontowaniem wszystkiego jeszcze trzeba tam troszeczkę nalać oleju, na którym będzie pracował silnik, żeby nam się to wstępnie po uruchomieniu silnika nie zatarło. Oczywiście tutaj nie ma żadnej uszczelki. Dlaczego? Dlatego, że są tak powierzchnie już spasowane, że nie trzeba tego uszczelniać, bo to już to spasowanie jest uszczelnieniem. Poza tym po dociągnięciu tak te wszystkie metale dolegają razem. OK. Pompę można złożyć. Gdzieś tu miałem taki fajny śrubokręt takiego rzepkowy. Te śruby dokręcamy z taką maksymalnie siłą, jaką potrafimy dokręcić ręką. Nie trzeba tam specjalnie się wysilać, ponieważ te śruby, gdyby się nawet poluzowały, one nie wypadną do silnika. Prawda? O, jest OK. Bo jeśli założymy uszczelkę, jak widać, te śruby są po prostu zakryte. Uszczelka idzie w ten sposób jakoś. O, do kanału musi mieć dojść. O, właśnie tak. Śruby są zakryte. O, tak to musi iść w ten sposób. Dobra. Pompa gotowa, wyczyszczona, nic się już nie blokuje, jak widzicie, przedtem się blokowała, coś tam się po prostu dostało z tych resztek tej usterki. OK, dobra, co, lecimy dalej. OK, jak zamontować wałek wyrównoważający w tym motocyklu, żeby było prawidłowo? Więc tak, wiele motocykli ma tak, że gdzieś na zębatkach są dwa punkty zaznaczone, one muszą się zbiegać i tak dalej. Tutaj jest nieco inaczej, mamy takie dwie dziury, w wale korbowym mamy jeden otwór, a tutaj mamy też otwór drugi, one muszą się tutaj w tym miejscu pokrywać. Jeśli się pokrywają, mamy wtedy dobrze zamontowany układ, że tak powiem, wałka wyrównoważającego. Zawsze będą w tym samym miejscu, zobaczcie. OK. Także to mamy z głowy, ja teraz zakładam uszczelkę, będę dokręcał silnik i wszystko wam powiem, z jakimi siłami to ma być dokręcone. Moi drodzy, warto sprawdzić zawsze, czy ślizgi, prowadnice łańcucha rozrządu są w porządku, czy nie są wytarte. Jak widzicie, te są w idealnym stanie i łańcuch rozrządu wymienia nam nowy już profilaktycznie, ponieważ z tym jest dosyć sporo pracy, więc lepiej to zrobić od razu, jeśli już mamy silnik rozłożony. Więc jak widzimy, obydwie prowadnice tamta tak samo jest w idealnym stanie, więc nie będziemy wymieniali, ale warto zawsze to sprawdzić. Tak, moi drodzy, jesteśmy już w miejscu, gdzie wszystko skręciliśmy. Wszystkie te śruby dokręcamy od 11 do 13 Nm. Teraz będziemy zakładali tłok i łańcuch rozrządu, cały rozrząd. Żeby ustawić sobie tłok do rozrządu, to jest jak w większości pojazdów, tych silników, które mamy w skuterach. Tutaj odkręcamy sobie takie okienko inspekcyjne. Tutaj obracamy wałem korbowym, aż uzyskamy taką, zobaczymy taką literkę T, taka cecha, to się nazywa kolokwialnie w żargonie mechaników. Taka kreska i obok tej kreski musi być napis T. Nastawiamy na napis T. No to nawet gdzieś tutaj będzie w tym momencie, bo to z reguły jest gdzieś w GMP praktycznie. Nastawiamy na T. I wtedy mamy ustawiony wał do rozrządu, zakładamy wszystkie elementy wałka, za chwilę pokażę też, jak wałek ustawić, żeby to miało ręce i nogi. Żebyście wiedzieli ewentualnie, jak to wygląda na przyszłość, gdybyście chcieli się podjąć sami takiej naprawy, to będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Oczywiście serwisówka będzie dostępna na naszym serwerze, jeszcze ja postaram się tą serwisówkę umieścić pod filmem,
Bo na naszej stronie, którą zmieniliśmy, jeszcze nie mamy odnośników do, zrobionych do downloadu, żeby sobie ściągać serwisówki, także niebawem to się tam pojawi. Dobra, moi kochani, ja zakładam tłok, cylinder, pierścienie, to wszystko, co już, to już chyba wiecie, jak to ma wyglądać. Pierścienie 45 stopni, od siebie zamki muszą być oddalone. Zakładamy wszystko, potem na końcu powiem, i z jaką siłą trzeba dokręcić te szpilki, tutaj głowice i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja się biorę za zakładanie całego tłoka z głowicą i cylindrem i za chwilę do Was wracam. Kochani, jestem Wam winien przeprosiny i sprostowanie. Niestety w tym silniku nie ma kreski z napisem T. Przepraszam, że bo ja tak z głowy strzeliłem, bo z reguły są kreski te. Dla mnie to jest wszystko proste. Zawsze jest tłok w GMP do rozrządu. Tu jest tylko jedna kreska, która musi się pokrywać z takim, z taką strzałką. Ja to Wam spróbuję pokazać. Sorry, od razu naprawdę wybaczcie mi, że się rozpędziłem. Zobaczcie, mamy kreskę. Na wale chyba ją widać, ja to zbliżę. Mamy kreseczkę na wale i na tym dzióbku, który tu widzimy na dole, ona musi się pokrywać, wtedy tłok mamy w GMP. Zobaczcie, tłok jest w górnym, na tym punkcie. I tak składamy rozrząd. Także jeszcze raz naprawdę przepraszam. Rutyna po prostu mnie poniosła, ale wytłumaczyłem sprawę jak należy. Nie ma innej kreski, tylko jedna do rozrządu i to wszystko. I bardzo dobrze, bo po co tam komuś F, S, tam różne takie pierdoły, które nie są nam potrzebne do takich rzeczy. Więc już wiemy, jedna kreska, tylko ta i to jest do rozrządu. Dobra, ja składam dalej ten tłok, to wszystko i będziemy kontynuowali. Chciałem Wam jeszcze pokazać, moi drodzy, jak mała powierzchnia chłodzenia cylindra jest w tym motocyklu. Głównie jest chłodzona górna część cylindra, tam gdzie następuje cała największa siła, wybuch mieszanki oczywiście, i ten moment, gdzie tłok idzie do tej chwili, bo on ma naprawdę krótki skok ten tłok, zaledwie powiem Wam, nie wiem, ta wysokość do tego momentu, tylko tyle pracuje. Jak ważna jest wymiana oleju, ponieważ zobaczcie, to jest taka mała powierzchnia chłodzenia, co prawda jest to nikasyl, on się szybciej oddaje ciepło i szybciej się chłodzi, ale jest tak mała powierzchnia chłodzenia, zobaczcie jakie to małe jest. Tutaj reszta to już jest tylko po to, żeby tłok się trzymał i żeby nie chybotał, prawda? Głównym celem chłodzenia jest ta część i głowica, tam gdzie jest najcieplej, także ważne jest, żeby naprawdę, to jest ważne, żeby olej wymieniać dosyć często, zgodnie z serwisówką, a nawet częściej możecie, byle nie później. Tym bardziej w tych silnikach, które są na panewkach, bo tutaj widzieliście, wał korbowy jest na łożyskach ślizgowych, jest utrzymywany na filmie olejowym pod ciśnieniem. No, jeśli to się przytrze, to jest katastrofa, jest koniec. Dobra, ja montuję cylinder, tłok mam założony już, jak widzicie. Oczywiście pamiętajcie, strzałką w dół. Jeśli będziecie kupować nowy tłok do wymiany, patrzcie, czy strzałka jest w dół, czy to się wszystko zgadza. Jeśli to będzie Vossner i te wszystkie inne markowe, to na pewno będzie tak samo, jak producent produkuje, żeby nie było pomyłek. Chińczycy robią czasami na odwrót, żeby wiecie, no, tu chodzi o prawa autorskie, podejrzewam. Tak to mogę nazwać. Dobra, zabieram się za montaż tego cylindra i głowicy. A teraz skupcie się, moi drodzy, bo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Jeśli zakładacie łańcuch rozrządu, czasem bywa tak, i ja mam takie pytania na maila, dużo razy już było takich pytań, że po skurzeniu rozrządu nie pasują mi te cechy o pół milimetra. Czy tam, no dobra, nie pół milimetra, przepraszam, przesadziłem, ale tam o 3-4 mm. Pamiętajcie, że rozrząd ustawiamy wtedy, kiedy mamy dociągniętą całą głowicę. Wtedy się skraca nam tutaj ta cała odległość, bo to czasami tutaj jest 3 mm, że tak powiem. Jeśli to jeszcze nie jest ciśnięte, mamy 3 mm luzu, jak to nam dojdzie, to wtedy ten łańcuch po dociśnięciu, zobaczcie, mamy tu przesunięte, ja postaram się to pokazać na zbliżeniu, wyżej już tego nie dam, tak to spróbujemy zrobić, o, żebyście to mogli zobaczyć, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i wiele razy błąd popełniacie. Zobaczcie, mamy przesunięcie tutaj tej strzałki, która powinna być na tej kropce, ale jak dociągniemy rozrząd, zobaczcie, jak ja tutaj teraz docisnę napinacz, to wszystko nam wraca i mamy pokrycie tej strzałki, więc pamiętajcie, pierw dociągamy głowicę, w tym modelu akurat strzałka na kropce,
I oczywiście musimy mieć tutaj kreskę na tym ząbeczku tutaj, który wystaje w tej dziurze. On jest troszeczkę minimalnie przesunięty, więc po normalnym złożeniu wszystko wróci do normy. Za chwilę będę montował napinacz z rządu i wytłumaczę Wam, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze. Okej, okay. To w następnym razie, moi drodzy, Kevin naprawia teraz jakiś skuter chiński. Się okazało, że pusto jest, 125 pusto jest w silniku, także masakra, taka wiadomość. Moi drodzy, dobra, mamy teraz już do założenia napinacz rozrządu, jak to cofnąć? Niektórzy nie wiedzą, poradnik dla tych, którzy nie wiedzą. Naciskamy z boku ząbek, wciskamy taką zapadkę, jak ręczny hamulec w aucie, o. Dobra, zamontujemy sobie teraz napinacz rozrządu. Wygląda jak z Chińczyka, nie? A włoski. Kto by pomyślał? Dobra, ja to sobie dokręcę. Wszystkie wartości dokręcenia śrub, momentu dokręcenia śrub macie w serwisówce, która jest dostępna do ściągnięcia pod filmem z naszego dysku Google. Okej. Okay. To jest chyba 7 Nm tutaj. Dobra, ja potem sobie to dociągnę. Teraz Wam pokażę, jak my to napinamy. Słuchajcie, napinamy tylko w jeden sposób. Nie robimy czegoś takiego, że wciskamy śrubokręt i dobijamy ten łańcuch, bo zacznie nam tutaj wyć ten łańcuch, to jest pierwsza sprawa. I będą się nadmiernie zużywały panewki na wale korbowym i panewki na wałku rozrządu, ponieważ ten wałek też pracuje na panewkach, pamiętajcie. Jest na filmie olejowym, że tak powiem, takiego ślizgu dostaje. Więc wkładamy sprężynę, dociskamy na tyle. No i oczywiście ta sprężyna jest teraz za długa, ale ona taka musi być. To jest fabryczny wymiar tej sprężyny. Dociskamy. Oczywiście lekko dokręcamy to sobie. Też na pewno z jakąś siłą, którą tam podaje serwisowa instrukcja, to już sobie zobaczycie. Dociągamy wszystko, dociągamy tą śrubę. I pamiętajcie, ważna rzecz, kładziemy ten silnik należąco i kręcimy tym wałem dwa obroty w stronę, w kierunku pracy silnika, to znaczy w lewo z tej strony. Tak, aby ten rozrząd się tutaj sam dociągnął, ten luz się tutaj skasował na tym łańcuchu i wtedy będziecie wiedzieli, że to jest na pewno dobrze zrobione. To tyle, no wiadomo, delikatnie kręcimy, żeby sprawdzić, czy się tłok z zaworem nie spotyka, bo to jak będzie kolizja, no to będzie katastrofa. Dobra, to ja za chwileczkę, że tak powiem, luz zaworowy sobie ustawię. Wszystko jest tam chyba 0,10 mm, tutaj obydwa i ten musi mieć. Także wszystko macie w instrukcji serwisowej, tam zaglądajcie, róbcie według tego. Dobra, to ja biorę się za składanie reszty tutaj gardzieli, tych wszystkich rzeczy, tych kolektorów polotowych, wylotowych, tych wszystkich bzdur. Moi drodzy, wiem, że to, co teraz pokazuję, powinno być w momencie, kiedy zakładam tą tarczę łańcucha rozrządu, tą zębatkę. Ale pamiętajcie, jest tutaj jeszcze jedno takie ułatwienie. Mamy tutaj taką dziurę w tym kole i tutaj mamy taką dziurkę w głowicy, więc możemy sobie śmiało zablokować cały rozrząd. A to jest między innymi też do ustawienia rozrządu, żeby nam nie uciekł, ale też między innymi do dokręcenia tej śruby. Blokujemy, dokręcamy, tylko to musi nam tam dosyć głęboko wejść, moi kochani. Ten klucz jest troszkę za szeroki na dole, więc ja sobie czego innego użyję. Także pamiętajcie, jak tak zablokujecie, macie pokrycie tych kresek, rozrząd pasuje, cecha pasuje, jesteśmy kryci. Także taka ciekawostka, zapomniałem o tym powiedzieć w momencie, kiedy to montowałem. Tak, teraz powiem Wam, tutaj mam kleszcze zamontowane, bo obracałem tym wałem do tego rozrządu. Luz zaworowy 0,15 dolot, 0,15 wylot, tak mówi instrukcja serwisowa, więc tak trzeba ustawić. Tutaj już widzę, że 0,15 nie wchodzi, więc zawory się albo wyklepały, a jeśli ktoś już robił luz zaworowy, to po prostu go nie przypilnował, źle ustawił na 0,10, bo 0,10 tutaj wchodzi. 1,7 litra oleju, moi drodzy, do silnika i olej wyłącznie 5W40, nie zmieniamy w specyfikacji. To jest silnik, który pracuje na panewkach, więc taki olej, jak jest dedykowany przez producenta, i tak jak pisze w instrukcji serwisowej, tak robimy. Dobra, ja ustawiam sobie te zawory, moi drodzy. Złożę cały napęd tutaj, włożę silnik do ramy. No i będziemy uruchamiali, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie ok, bo wał mamy w dobrym stanie, w idealnym stanie, więc powinno być wszystko ok.
Luz zaworowy mam już ustawiony. Słuchajcie, na oko, chociaż pamiętajcie, w motoryzacji nic na oko nie robimy. Na oko chłop w szpitalu umarł. 0,15 wchodzi nam tak, o, z małym, z takim delikatnym, że tak powiem, zacięciem, więc ten luz jest ok. Na oko to może się wydawać, że ten luz zaworowy, o, jest za duży. Ale pamiętajcie, tu jest troszeczkę inaczej to zbudowane. Mamy tutaj takie, nie wiem, czy to dobrze nazwę, takie kołyski, jak widzicie tutaj. Są takie specjalne pady, po których leci olej i one po prostu wszystko wygłuszają, jeśli już olej, że tak powiem, jest na nich, jest to w oleju, więc to wszystko sobie cichnie. Pierwsze uruchomienie może być takie dosyć nieprzyjemne, moi drodzy. Może być słychać te zawory i w ogóle, bo zanim ten olej tutaj dojdzie, no to troszeczkę też to czasu musi dostać, prawda? Także, tak jak mówię, dać temu chwilę czasu, odpalić na chwilkę, olej sobie wciągnie. Pamiętajcie, 1,7 litra lejemy bez filtra oleju. 2 litry równe z filtrem oleju, tutaj około 300 ml do tego oleju, do tego filtra wchodzi. Po zagrzaniu silnika wyłączamy silnik, czekamy chwilę, aż olej zleci, kontrolujemy poziom, korygujemy go dolewając i to wszystko. Dobra, składam to do ramy i jazda. Moi drodzy, teraz silnik mamy już włożony, jak widać, poskładany. Teraz będę zalewał silnik olejem. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz w takich silnikach, żeby ten filtr oleju zalać wstępnie olejem, ponieważ zanim olej z miski olejowej dotrze do pompy, przez filtr oleju i do reszty urządzeń, które mają być nasmarowane do panewek, to trochę czasu potrwa w tym silniku, więc lepiej, żeby od razu ten filtr był napełniony i sobie z filtra pociągnie, będzie łatwiej. Wtedy nie będzie nam na sucho chodził silnik. Oczywiście wiadomo, panewki mamy nasmarowane, ponieważ smarowaliśmy je olejem już przy montażu, bo tak trzeba to robić. Ale ja dodatkowo wlewam olej do filtra, żeby mieć pewność, że na pewno jest wszystko w porządku. Dobra, tak jak powiedziałem, 1,7 litra wchodzi oleju. Ja wlewam 2, bo tutaj gdzieś koło, teraz to filtra mi weszło. No przepraszam, 100 ml, niecałe 2 litry, zobaczę, zaraz wam powiem, 1,7 litra pisze w instrukcji serwisowej, zaraz to zweryfikujemy. Mam wlane 1,7 litra, moi drodzy, pamiętajcie, taki olej o tej specyfikacji powinno się lać do tych silników, do 400 i 500, to jest bardzo ważne. Sprawdzam, nalałem troszeczkę więcej, o 50 ml tego oleju, ile nam teraz pokażę, magnet. Jest ponad stan, ale podejrzewam, że jak silnik pociągnie oleju i ten olej się rozprowadzi, to będzie akurat w normie. W normie będzie stan oleju. Dobra, teraz podłączę jeszcze akumulator, bo to mi zostało do zrobienia. I będziemy uruchamiali silnik. Zobaczymy, jak to wszystko nam ruszy. Dobra. Ok, moi drodzy, pierwsze uruchomienie silnika z MP3. Słuchamy, co się będzie działo. Cisza! Jest cisza, moi kochani. Jak słyszycie, elegancko chodzi. Pochodzi chwilę, ja go zaraz włączę, zobaczymy, jak z tym olejem. Wyłączamy, czekamy chwileczkę, sprawdzamy poziom oleju. Znaczy, to, że będzie cisza, to wiedziałem, bo wał był sprawny zamontowany. Moment, bo chyba tutaj mamy... O tak, lepiej mnie widać. Tak to miało. Sprawdzamy sobie teraz poziom oleju, wycieramy oczywiście magnet, bo on zawsze jest ubrudzony z oleju. Wkładamy ponownie. Dokręcając, wykręcamy. I mamy, no jest nad stan, ale lepiej więcej niż za mało. Jest ok, poziom oleju jest prawidłowy, więc możemy śmiało... Aha, bardzo ważna rzecz, przy uruchamianiu silnika, ja wiem, że to działa, bo sprawdziłem, na pewno działa, bo ciśnienie jest,
Musicie kontrolować kontrolkę oleju, czy gaśnie. Ona musi zgasnąć. Jeśli zgaśnie, jest wszystko ok. Dobra. Taki silnik potem uruchamiamy, moi drodzy, po takiej robocie do wentylatora, żeby on się zagrzał, wyłączył ze 2-3 razy ten wentylator, żeby po prostu temperatury dostał sprawdzone, czy nie ma gdzieś wycieków, bo to jest normalne, może gdzieś się coś zadziać, aczkolwiek nie powinno, mamy nowe uszczelki, więc powinno być wszystko ok. Ja sobie go uruchomię, wrócę jeszcze do Was z kamerą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, moi drodzy, skuter gotowy, ściemniej trochę. Jazda testowa przeprowadzona, bardzo fajnie pracuje. Odpalimy go teraz, żeby posłuchać, jak to pracuje. Jak słyszycie, silnik pracuje cicho, bardzo elegancko, równo. Jechałem na nim, no niestety nie mam możliwości nagrania filmu podczas jazdy, ale silnik pracuje poprawnie. Moi drodzy, oczywiście wyłączę, bo się nie słyszymy. Jeśli macie taki problem, możecie sobie na podstawie tego filmu sami taką naprawę przeprowadzić, aczkolwiek nie wiem, czy to w warunkach domowych jest do końca możliwe. Oczywiście trzeba mieć jakieś odpowiednie narzędzia, ale jak co, to służymy naszą pomocą, nasz serwis specjalizuje się w naprawach takich silników, ogólnie w MP3-kach, także zapraszamy. Jeśli film się podobał, oczywiście łapa w górę, do wszystkich lewa w górę, moi drodzy. Trzymajcie się, jest dzisiaj ciepło, słońce świeci, myślę, że będzie gdzie pojeździć. Pozdrawiam serdecznie.